O sztucznej inteligencji fotografii powiedziano już chyba wszystko, a mimo to fotografowie nadal obawiają się jej jak ognia i boją się, że ta mityczna sztuczna inteligencja odbierze im pracę, odbierze im zarobek, a jednocześnie osoby, które uczą się w tej chwili fotografii, boją się, że zanim dojdą do poziomu, na którym będą mogły już ze zdjęć zarabiać, to do tego czasu sztuczna inteligencja rozwinie się tak bardzo, że nie będzie już sensu w ogóle robić zdjęć. W tym materiale opowiem Wam, dlaczego jest to całkowita bzdura. Podam Wam konkretne przykłady tego, co Wy jako fotograf możecie zrobić, a sztuczna inteligencja absolutnie nie da rady. Mało tego, podam Wam kilka przykładów tego, jak w kreatywny sposób możecie korzystać i prawdopodobnie już korzystacie ze sztucznej inteligencji, więc całkowicie na odwrót. To Wy wykorzystujecie ją, żeby polepszyć swoją pracę, a nie ktoś wykorzystuje ją przeciwko Wam. Niektórzy z Was może pamiętają ten moment, inni pewnie nie, ale był taki moment w czasie, kiedy aparaty fotograficzne przestały tylko i wyłącznie służyć do robienia zdjęć. Osoby, które zarabiały do tej pory na zdjęciach, panicznie przeraziły się sytuacji, kiedy na rynek weszły pierwsze aparaty z możliwością profesjonalnego kręcenia filmów w wysokiej rozdzielczości. Tym sposobem każdy, kto do tej pory wykonywał zdjęcia reportażowe na weselach, jakiekolwiek zdjęcia, tym samym aparatem mógł kręcić filmy, mógł swojemu klientowi dostarczać wideo w bardzo dobrej jakości. I to był ogromny przełom w tym momencie. Wszyscy przerazili się, że no, skoro teraz wszyscy mają dostęp do nielimitowanego kręcenia filmów, praktycznie na wyciągnięcie ręki, to nikt nie będzie chciał już zdjęć. Ludzie przestaną oglądać zdjęcia, bo będą mogli w ich miejsce dostać film. Pojawiały się wtedy nawet tego typu pomysły, że po co w ogóle robić zdjęcia? Nawet jeżeli ktoś te zdjęcia będzie chciał, to przecież możemy nagrać film i powycinać z niego klatki, które później oddamy klientowi jako zdjęcia. I czy tak się stało? No, wszyscy dobrze wiemy, że nie, że po pierwsze to nie działa w ten sposób. Nie można nakręcić sobie filmu i wyciąć z niego poszczególnych klatek, które oddamy później jako zdjęcia. To tak nie działa. Dobrze wiemy, że 20 lat później, czyli teraz, zamawiając sobie zestaw ogarniający całe wesele, czyli fotografa plus kamerzystę plus jeszcze pewnie operatora drona, jakiegoś innego animatora, mamy właśnie te 3 czy 4 osoby. Nie mamy jednego gościa, który kręci wideo, a później w magiczny sposób wytnie z tego filmu zdjęcia. Więc to się nie sprawdziło, a obawialiśmy się tego jak ognia. To znaczy inni fotografowie się obawiali, siali panikę. Wygooglujcie sobie materiały na ten temat datowane na x lat wstecz. Zobaczcie, jak fajnie było nakręcać medialną panikę. I to jest dokładnie to samo, co dzieje się teraz. Sztuczna inteligencja to jest słowo klucz, które jest nadużywane. Mało tego, mamy w tej chwili, dosłownie w tej chwili, w 2024 roku, trend marketingowy, który polega na tym, że sztuczną inteligencją brandujemy dosłownie wszystko. Samochody elektryczne opierają moc swojego silnika na sztucznej inteligencji. Nasze telefony korzystają ze sztucznej inteligencji, żeby co? Sztucznie polepszać naszą rozmowę, naszą jakość głosu. Dzisiaj widziałem taką reklamę. Jedna z agencji marketingowych okolicznych reklamuje się, że korzysta z zaawansowanych algorytmów bazujących na sztucznej inteligencji w celu polepszenia jakości wyświetlanych reklam. Nie piszą, jak to robią, nie piszą, jaka to jest sztuczna inteligencja. Ważne, że wszyscy myślą, kojarzą teraz tą sztuczną inteligencję, jedni jako zagrożenie, inni jako zbawienie, a większość jej nie rozumie, więc w bardzo łatwy sposób możemy coś sprzedać, w zasadzie cokolwiek, jeżeli dodatkowo podepniemy do tego metkę pod tytułem sztuczna inteligencja. Więc mam nadzieję, że tą analogię tutaj zaznaczyłem wystarczająco. Tak samo jak teraz obawiamy się sztucznej inteligencji, tak samo niedawno obawialiśmy się wideo. Wyszło jak wyszło. I teraz, żebyśmy opisali sobie szerzej problem, tak? My jako fotografowie boimy się, że ktoś wejdzie do programu, który bazuje na sztucznej inteligencji, wpisze parę słów i program za pomocą tych słów na ich podstawie wygeneruje nam obrazek. Czyli piszemy na przykład piękny mały piesek na kwiecistej łące, program pracuje, coś tam przemili na zewnętrznych serwerach i wyrzuci nam kilka propozycji obrazów z pieskiem na kwiecistej łące. Spoko, fajnie to wygląda, może to wyglądać nawet bardzo realistycznie, może to rzeczywiście oszukać kogoś, niewprawne oko może się złapać na tym, że weźmie tego pieska na łące za prawdziwego pieska na prawdziwej łące. Tylko że wiecie, że mogliśmy to wszystko zrobić tak samo, o ile nie lepiej, już od paru lat wstecz. Odkąd kilkanaście lat temu pierwszy raz wprowadzono na rynek do użytku komercyjnego Photoshopa, to każdy ogarnięty grafik mógł sobie w dowolny sposób manipulować zdjęciem.
dosłownie, w dowolny sposób. Doszliśmy przecież z tą fotomanipulacją nawet do tego momentu, że całkiem niedawno trwały jeszcze kampanie mówiące o tym, że nie wierzcie w to, co pokazują wam na pierwszych stronach gazet. Nie wierzcie, że te modelki, czy ci modele z tego billboardu, który wisi na wieżowcu w centrum miasta, że oni naprawdę tak wyglądają. Nie każcie swoim dzieciom oglądać tych idealnie wyprofilowanych modeli, bo stracą pewność siebie, będą myśleli, że są w jakiś sposób gorsi. Przecież mieliśmy w pewnym momencie przecież falę kampanii zorganizowaną przeciwko temu, żeby nie umieszczać tak wyidealizowanych postaci ludzkiej sylwetki na pierwszych stronach gazet, na Instagramie, na billboardzie. Ile razy widzieliście wpadki grafików, którzy wyfotoshopowali tyłek jakiejś modelki, a przez to kafelki za nią zaczęły wykrzywiać się w eskę czy inne dziwne kształty. Przecież to była prawdziwa plaga i w tej chwili są firmy, które ogłaszając swoje usługi jako agencja na przykład modelingowa, zaznaczają, że my nie poprawiamy nic w Photoshopie. Tak? Jest to takim punktem sprzedażowym. Utarło się, że ludzie tego nie chcą. Wiemy, że nie chcemy zdjęć przerabianych w ten sposób. Tak? Społeczeństwo powiedziało stop, to jest za dużo, nie akceptujemy tego, to jest fake, to jest nieprawdziwe, nie chcemy tego oglądać, my chcemy oglądać rzeczywistość. I nagle po tych wszystkich akcjach, po tym jak społecznie doszliśmy do momentu, w którym my nie chcemy oglądać fejkowych rzeczy, wjeżdża na białym koniu AI i mówi: halo, ja jestem, proszę korzystać, proszę znowu tworzyć fejkowe rzeczy, bo przecież chcecie fejkowych rzeczy. I my bez zastanowienia, no kurczę, w sumie fajnie stworzyć coś fejkowego. Pewnie za rogiem czeka już 1000 osób, które chcą ukraść nam nasze zdjęcia przy pomocy tej właśnie sztucznej inteligencji, bo wcześniej wcale nie było takiej możliwości. Wcześniej w Photoshopie wcale nie mogliśmy zrobić dowolnej rzeczy i sprzedać jej, jeżeli mamy taki zły zamiar, komukolwiek jako coś prawdziwego. Nie mogliśmy oszukiwać w ten sposób. Dopiero teraz możemy to robić. I tak, słuchajcie, ja rozumiem, że teraz skala jest większa, bo dostęp do tego jest prostszy, bo nie trzeba mieć umiejętności, bo wystarczy być troszeczkę kreatywnym, wystarczy wpisać parę słów w tym generatorze właśnie i dostaniemy obrazek. Tylko to też nie jest takie całkiem proste, jak niektórym się wydaje. Jeżeli nie korzystaliście nigdy z tego typu generatorów obrazów, które generują to na podstawie tekstu, to ciężko wam będzie pojąć, jak to wygląda, a dlatego polecam wam wygooglowanie sobie, ja może nawet wam zalinkuję albo nie zalinkuję, zastanowię się jeszcze, czy zalinkować, ale w bardzo łatwy sposób sobie to znajdziecie. Jest kilka takich prostych, darmowych generatorów. Sprawdźcie, na ile blisko rzeczywistości jesteście w stanie przez 4 godziny wygenerować taki obraz w takim czasie, żeby on był jak najbliżej tego, co rzeczywiście można by pomylić z prawdziwym, z realnym zdjęciem, z realną postacią. Gwarantuję wam, że w większości nie uda się to tak szybko. I teraz, w ogóle samo niebezpieczeństwo tego, że ktoś użyje sztucznej inteligencji, żeby wam ukraść wasze prace, czy wasze zdjęcia, czy podszyć się pod was, jest okej, dosyć niskie, bo musiałaby się znaleźć taka osoba, która wskaże palcem, że ja chcę pracować na miejscu tego gościa, bo mogę go zastąpić, bo będę to robić taniej, szybciej w sztucznej inteligencji, bo potrafię. Okej, spoko, przede wszystkim musiałaby się znaleźć taka osoba, ale kto na tym straci? Nawet jeżeli znajdziecie się w tej wąskiej grupie, która pracuje w firmie, która może was zastąpić, czy która ma klientów, którzy będą chcieli was zastąpić sztuczną inteligencją, to tak naprawdę to i tak dotyczy już w tej wąskiej grupie, jeszcze węższej grupy, dlatego że fotografowie weselni, eventowi, osoby zajmujące się fotografią reporterską, fotografią uliczną, no tutaj chyba wszyscy się zgodzimy, że fotografia reportażowa, to co prawdziwi ludzie, prawdziwe życie, świat na bieżąco, tego nie można sfejkować. Nie można kazać sztucznej inteligencji wymyślić sytuacji, którą chcemy pokazać. Nie możemy z pamięci opisać tekstowo czyjegoś wesela. Sztuczna inteligencja tego nie stworzy. Nie zrobi tego dzisiaj, nie zrobi tego jutro, nie zrobi tego za 10, za 20 lat. Zrobi to tylko fotograf, więc fotografia eventowa jest całkowicie bezpieczna, to wam gwarantuję od razu. Fotografia portretowa, okej, jeżeli masz modelkę, która chce mieć sesję sensualną, sesję narzeczeńską, cokolwiek, chcemy zrobić zdjęcie pary, okej, można to wygenerować na przykład na podstawie jakiegoś zdjęcia zrobionego smartfonem. Możemy powiedzieć: hej, sztuczna inteligencja, zrób nam 20 zdjęć w scenerii takiej i takiej, wygeneruj z tymi twarzami. To jest do zrobienia akurat. Tylko, tak jak mówiłem wcześniej, to jest też do zrobienia i w Photoshopie, i możemy namalować z głowy, z pamięci, możemy poprosić malarza, żeby
namalował nam te dwie twarze, które przyszły do nas na sesję. Tak możemy wymyślić coś całkowicie fejkowego, użyć tylko prawdziwych twarzy. Możemy tak zrobić, mogliśmy tak zrobić 5 lat temu, 10, możemy tak zrobić dzisiaj. Sztuczna inteligencja też może to zrobić. Okej. Okay. Tylko czy jakaś para na sesję narzeczeńską przyjdzie i poprosi, halo, tu są nasze zdjęcia, tu są nasze twarze, wyfotoshopuj to tak, żeby, czy wygeneruj to tak, żebyśmy mieli sesję bez sesji? No nie. Sama sesja też jest ważna. Udział w tej sesji też jest fajny, emocje też będą prawdziwe na zdjęciach wykonanych na żywo. Tego nie sfejkujemy, tych emocji, tego przebywania na sesji z taką parą. To jest nie do podrobienia. Więc co nam zostaje tak naprawdę? No zostaje nam fotografia, nie wiem, może przyrodnicza, ale do tego zaraz dojdę. Najciężej będą mieli fotografowie produktowi, bo tutaj i tak już od dłuższego czasu graficy komputerowi robią dużo w kwestii fotografii produktowej. Robi się często jedno czy dwa zdjęcia, a później w Photoshopie robi się ich 10 tysięcy wariacji, bo grafiki klikają się bardzo fajnie. To tutaj fotografowie produktowi od zawsze mają pod górkę, ale mimo tego dalej są firmy, które zatrudniają masę fotografów produktowych i to oni często też są tymi grafikami, więc tutaj no, ciężko mi jest się wypowiedzieć, natomiast jest to na pewno gałąź fotografii, która ma najbardziej przewalone. Fotografia produktowa, każda nowinka tutaj daje Wam strasznie w kości. Fotografowie przyrody, no cóż, tutaj znam bardzo mało zawodowych fotografów przyrody. Podejrzewam, że National Geographic nie zrezygnuje nagle z najbardziej uznanych fotografów, nie przestanie ich wysyłać do Afryki, na gdziekolwiek, gdzie można zrobić dobre zdjęcia zwierząt, bo chodzi o tą przygodę. I nawet często, jak fotograf już wraca ze zdjęciami, to relacja z tej jego przygody z tymi zwierzętami, z tego jak fotografował, jak blisko podszedł do niedźwiedzia, jak blisko był śmierci z rąk takiego czy takiego plemienia gdzieś tam daleko hen, to jest też częścią tych fotografii, opowieść o tym, emocje z tym związane, tworzą tą historię i de facto tworzą tą fotografię. Więc nawet jeżeli ktoś będzie chciał sfejkować zdjęcie misia polarnego na śniegu, jedzącego sobie rybkę, czy walczącego z innym niedźwiedziem, może to zrobić, ale wątpię, że będzie się dało na tym zarobić. Już pomijam, że w fotografii przyrodniczej i tak ciężko jest w ogóle zarobić. No ale AI tutaj wykluczamy. Tak, możemy sobie wygenerować zdjęcie takiego miśka, będzie przepiękne, ale na przykład ja, który na tym nie zarabiam, no chcę tam być, chcę to widzieć, tak czy inaczej, więc w dupie mam to AI i w dupie mam, że ktoś będzie chciał ukraść mi moją pracę, bo wygeneruje sobie moje zdjęcie, które ja zrobiłem. Bo to jest kolejna bardzo ważna rzecz. Wyświetla Wam się teraz moje zdjęcie. Proste, bardzo proste zdjęcie. To zdjęcie bez problemu osoba obyta z pisaniem tekstowym w generatorach obrazów AI będzie w stanie zduplikować bez najmniejszego problemu. Ale czy ktoś to zrobił? Czy ja widziałem gdzieś swoje zdjęcie wrzucone, wygenerowane przez AI, czy skopiowane, czy jakikolwiek inny fotograf, poza nielicznymi przypadkami, kiedy ktoś rzeczywiście próbuje się kogoś podszyć, no bo mamy XXI wiek, mamy internet, ludzie robią różne głupie rzeczy. Ale czy widzieliście gdzieś wasze zdjęcia, żeby ktoś kopiował wasze zdjęcia, używał ich, próbował na nich zarobić? No nie, bo po pierwsze ciężko, a po drugie, nawet jeżeli ktoś chciałby po prostu stworzyć wasze zdjęcie drugi raz, no co z tego? Wy byliście pierwsi, to był wasz pomysł, wasza idea, wasz kadr, to zdjęcie zostało już zrobione, nie ma znaczenia, że ktoś je skopiował. O ile oczywiście nie macie przez to jakichś nieprzyjemności i ktoś nie rości sobie praw autorskich do tego zdjęcia, ale to są bardzo, bardzo nieliczne przypadki, które również i bez użycia sztucznej inteligencji mogą przecież się wydarzyć. Chodzi mi tutaj o to, że zrobiliśmy te zdjęcia, są nasze, byliśmy pierwsi, bo pomysł był nasz. Właśnie o to chodzi. Fotograf to nie jest tylko umiejętność obsługiwania aparatu, to jest przede wszystkim kreatywność, generowanie pomysłów na to zdjęcie. Wracając nawet do tej fotografii produktowej, można skopiować, można stworzyć, ale ktoś musi ustawić całą scenę. Ktoś musi oświetlić pomieszczenie, oświetlić ten obiekt, ktoś musi wykonać zdjęcie, później je obrobić, ktoś musi wiedzieć, jakie emocje u widza chce wywołać, co chce pokazać. Kreatywność, za to się nam płaci, nie płaci się nam za umiejętność obsługi aparatu. Klient nie ma pojęcia, ile czasu i energii kosztuje nauka obsługi aparatu. To jest jakby całkowicie osobna historia, osobna rozmowa. Klient płaci za to, że dostaje zdjęcie, płaci za kreatywność, za pomysł. Przecież zobaczcie na Instagrama, co się wyświetla najlepiej. Czy zdjęcia idealne technicznie, czy zdjęcia kreatywne, pomysłowe? Oczywiście, że pomysłowe. Oczywiście, że pomysłowe. Tak było zawsze i tak zawsze będzie, więc
korzystając nawet ze sztucznej inteligencji, nie dość, że trzeba umieć tam wpisać odpowiedni prompt, to jeszcze trzeba wiedzieć, co chcemy uzyskać, jakie światło chcemy uzyskać na tym zdjęciu, jak ono ma padać, jak zrobić tak, żeby to zdjęcie rzeczywiście wyglądało na realistyczne. A jeśli chodzi o to, że agencje marketingowe, które zatrudniają największą ilość fotografów, mogą ich wyrzucić, bo przecież zatrudnią sobie losowego źródka z umiejętnością pisania na klawiaturze, który w AI wygeneruje to samo, co robił fotograf. Żadna agencja nie zatrudni takiego źródka, który będzie klepał w AI. Może jacyś ekstremiści i osoby bardziej szalone i chcące sprawdzić, dziwne agencje tak zrobią, ok? Najdziwniejsze agencje tak zrobią i to będzie bardzo mały odsetek. A wiecie dlaczego? Bo jeżeli agencja stwierdzi, że może zacząć rezygnować z grafików i z fotografów, z wszystkich osób, których kreatywność jest tutaj, jeżeli oni zaczną z nich rezygnować, jeżeli tak pomyślą, to przecież od tego jest bardzo krótka droga do tego, żeby te same agencje pomyślały, halo, ale skoro my rezygnujemy z ludzi, bo mamy AI, to dlaczego klient, ten pierwszy na samej górze tego łańcucha bez pośredników, klient zlecający całą robotę, przecież on może zrezygnować z nas, z całej agencji, bo może to zrobić sam. Ale halo, klient nie może, bo jest go za mało, bo nie ma kreatywności, bo nie ma czasu. Gdyby klient potrafił zrobić coś sam, to nie zlecałby tego w pierwszej kolejności. Więc agencja również nie pozbędzie się fotografa, bo skoro klient nie pozbył się agencji, to agencja nie pozbędzie się fotografa, czy grafika, czy kogokolwiek. Ja mam tutaj, słuchajcie, zapisany cytat. Cytat George Lucas parę lat temu powiedział coś takiego. Czemu sobie to zapisałem w ogóle po angielsku? Teraz to muszę tłumaczyć w biegu. Sparafrazuję, dobra? Sparafrazuję. George Lucas, reżyser, E.T., Go Home i te sprawy. Gwiezdne Wojny nawet też. Które teraz Disney niszczy bez pardonu. Powiedział tak Lucas. Za każdym razem, kiedy wychodzi nowe narzędzie, ludzie wariują na jego temat. Ale każdy często zapomina, że oprócz tego narzędzia jest też historia do opowiedzenia. Nie opowiadamy historii za pomocą narzędzia, tylko używamy narzędzia do opowiedzenia historii. Diametralna różnica. Więc jeżeli za każdym razem będziemy wariować, bo jakaś nowinka technologiczna pojawia się na rynku i my strasznie panikujemy, że o, zabiorą nam pracę, o, przestaniemy korzystać z tego, o, przestaniemy korzystać z tamtego. No, ja jestem pewny, że w takich wypadkach panikujemy bardzo na wyrost. I pewnie, że zaraz w komentarzach znajdzie się pełno osób, które powiedzą, o, ja straciłem pracę, bo to, znam kogoś, kto stracił pracę, bo to. Okej, niestety, tak się może stać, ale ja też mogę stracić pracę, bo ktoś nagle lepszy, tańszy przyjdzie w moje miejsce i niezależnie od technologii, od tego, z jakich narzędzi firma, w której pracuję, będzie korzystać. Czasy się zmieniają, nie tylko ze względu na nowość technologiczne, nie tylko ze względu na sztuczną inteligencję, która jest taka zła i niedobra. Zawsze może coś zmienić się na naszą niekorzyść. Tak wyjaśniając jeszcze zjawisko sztucznej inteligencji w ogóle w przestrzeni publicznej, to ja mam już jeden film na ten temat, o tym jak Instagram oznacza zdjęcia, które nawet nie były przerabiane Photoshopem, jako przerabiane Photoshopem przy użyciu sztucznej inteligencji. Taką adnotację daje Instagram, o tym jest w ogóle bardzo głośno, zerknijcie sobie, dużo influencerów też na ten temat nagrało materiały. Pod tym filmem o sztucznej inteligencji dużo osób pisało w takim tonie, o, koniec świata, Boże, komputery gadające zabiją, zjedzą i wyniosą nas na noszach. No serio, dużo osób, naprawdę dużo osób ma takie podejście, taki stosunek do sztucznej inteligencji, jakby to była czarna magia zmieszana z buntem maszyn. Terminator 2 po prostu, w takiej wersji jeszcze zalążkowej, która dopiero się rozwija. Wiecie, czym jest sztuczna inteligencja? Ci wszyscy, którzy się jej tak bardzo boicie. Sztuczna inteligencja to jest na przykład to, że ja teraz mam nadzieję, że jestem ostry, bo mam taki duży kwadrat, który tutaj się wyświetla. Tu wyświetla się kwadrat, wy go nie widzicie, ja go widzę. I ten kwadrat wie, że moja twarz to jest moja twarz, a nie moja ręka na przykład. I dzięki temu, że on to wie, to trzyma ostrość na tej mojej twarzy. I to robią algorytmy, które są bardzo mocno podobne do tych, które teraz przy użyciu sztucznej inteligencji generują inne sztuczne twarze. Więc sztuczna inteligencja to jest nic innego jak zestaw danych, które komputer sobie kompiluje, które odczytuje i korzysta z nich po to, żeby dać nam żądaną odpowiedź. To jest taki bardzo, bardzo rozwinięty, powiedzmy, kalkulator. Więc nie jest to czarna magia. To są dane przechowywane na serwerach,
lub lokalnie, obojętnie, ale przechowywane gdzieś, z których komputer korzysta. To nie jest świadomy byt, który przybył tutaj z przyszłości, żeby zabić Johna Connora. Spójrzcie w ogóle, jaką drogę przeszło na przykład dziennikarstwo. Mieliśmy dziennikarstwo pisane, mieliśmy później fotografię analogową, fotografię cyfrową, fotografię wideo, to są wszystko skoki. Wiecie, na początku mieliście tylko gazetę, potem mieliście gazetę ze zdjęciami wywołanymi, później gazetę ze zdjęciami wklejonymi z komputera, później mieliście internet z filmikami i cały czas ci sami ludzie się tym zajmują. Cały czas potrzebny jest człowiek do obsługi tych narzędzi, cały czas potrzebny jest człowiek, żeby wykonywać dokumentację rzeczywistości, jakby dążę do tego, że jakby rozwój technologii, rozwój generalnie jest nieunikniony. Ja bym teraz do Was nie mówił z tego wygodnego fotela, do Was na Waszych wygodnych fotelach, gdyby nie to, że nastąpił pewien rozwój technologiczny. Wiecie, my nie zwracamy już uwagi na to, jak dużo tych elementów przewinęło się przez nasze palce, jak dużo rzeczy, z których my dzisiaj korzystamy, To jest pióro wieczne, patrzcie, to jest pióro wieczne. Kiedyś pisali tylko takimi, dzisiaj piszemy długopisami. Kiedy pierwsze pióra wyszły z obiegu i ludzie zaczęli pisać długopisami, pewnie była masa osób, która zastanawiała się, po co to komu potrzebne, że to gorszy. Teraz nie zwracamy na to uwagi. Jakby, wiecie, debata nad zmianami, nad nowymi rzeczami zawsze gdzieś tam w przestrzeni publicznej będzie funkcjonować. Natomiast ja wiem, że jesteśmy teraz w sytuacji, gdzie ta technologia rozwija się dużo szybciej. Mamy to tak sinusoidalnie troszeczkę, rozpędza się ten progres i w dzisiejszych czasach no, ten postęp jest w różny sposób odbierany. Możemy czuć się tym wszystkim przytłoczeni, ale też zwróćcie uwagę, że my to czujemy, wiemy, kiedy chcemy, żeby coś zwolniło. W przypadku fotografii zauważyliście, że renesans przeżywa w tej chwili fotografia analogowa, że sprzedaje się coraz więcej rolek filmów, że z aukcji znikają coraz to lepsze aparaty do fotografii właśnie analogowej. Jeżeli oglądacie różnych fotografów, na przykład przyrodniczych, którzy fotografują krajobraz, to zwróćcie uwagę, jaki jest ich naturalny progres. Oni wszyscy kupują coraz lepsze sprzęty, aż w końcu jest pik, a może by tak porobić zdjęcia krajobrazu aparatem wielkoformatowym czy średnioformatowym, ale analogowym. Bardzo dużo fotografów w ten sposób właśnie przeszło swoją ścieżkę. Tak samo street photo. Jeżeli ktoś fotografuje z reguły jakimś tam Fujifilmem albo inną lejką, cyfrową oczywiście, to po czasie te same osoby chcą doświadczyć tego feelingu z lat 80., z lat 90., kiedy fotografowało się aparatami z przewijanym filmem i później trzeba było ten film wywołać. Więc teraz wszystko co retro nabiera takiego renesansu. No, moje pióro, tak? To jest w ogóle rewelka. Pisanie piórem wiecznym, świetna rzecz. Wyrabia charakter pisma, w ogóle pisanie na papierze, tak? Odchodzimy od pisania, mamy notatniki, zeszyty. To pomaga zapamiętywać, pomaga w tym samym natłoku technologicznym zwolnić myśli, dostosować tempo pisania do spokojnego tempa myślenia. Dzięki temu jesteśmy w stanie uporządkować bardziej nasze myśli, w bardziej poukładany sposób przelać je na papier, w odróżnieniu od tego nerwowego klepania na klawiaturze, byle szybciej. Więc my jako społeczeństwo oczywiście zauważamy to, że postęp następuje, ale przyjmujemy go w swoim tempie i kiedy jest go za dużo, mam wrażenie i mam nadzieję, że potrafimy powiedzieć stop, teraz chcemy zwolnić. Niech to się dzieje swoim tempem, ale my teraz tego nie potrzebujemy, wrócimy do tego, jak będziemy gotowi. I przez to, między innymi, przez to, że wracamy do papieru, wracamy do piór, wracamy do fotografii analogowej. Większość z nas hejtuje elektryki, jeżeli chodzi o samochody i wraca do spaliniaków. Jak wszyscy wiedzą, że auta z lat 90. to super niezawodne fury, a dzisiejsze są do kosza po 100 tysiącach kilometrów przejechanych. Jeżeli będziemy chcieli zwolnić, jeżeli poczujemy, że jest potrzeba do tego, żeby ten postęp olać, niech on sobie idzie swoim życiem, a my wracamy do tego, co znane i sprawdzone, to mam wrażenie, że my jako społeczeństwo spokojnie jesteśmy na tyle dojrzali i mam nadzieję, że będziemy w stanie zachować się właśnie odpowiednio i nie brać wszystkiego za pewnik i przede wszystkim nie panikować, kiedy pojawi się coś nowego, wrócić do tego w momencie, kiedy będziemy mieli na to siły, czas, energię, kiedy odpoczniemy sobie, korzystając z tego, co znamy, co lubimy.